Dzień dobry Państwu, koniem się nisko. Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu. No, muszę zacząć od gratulacji. Pańska żona Karina Bosak zdeklasowała Janusza Korwin-Mikkego. Ponad 2 razy więcej głosów zdobyła pod Warszawą. Jeśli będziecie mieć tam mandat, a jak rozumiem, to się waży jeszcze, to ona będzie posłanką. Cały czas spływają głosy z ostatnich komisji i tam idzie na pojedyncze głosy, co pokazuje, jak ważne jest też głosowanie. No dobrze, ale to idzie, dostrzegamy też jedną ważną rzecz, mianowicie no nawet wyborcy Konfederacji nie chcą Korwina. Jeżeli Korwin dostaje trzeci wynik, startując z pierwszego miejsca, pokonuje go nie tylko pańska małżonka, która nie prowadziła kampanii ze względu na ciążę, i Jacek Wilk. Co takiego w takim razie ma w sobie Korwin, że nawet wasi wyborcy mówią nie, już dziękujemy? To jest czerwona kartka. Jest coś w tym symbolicznego, że po negatywnych wypowiedziach o kobietach kobieta przeskakuje go, jeżeli chodzi o wynik wyborczy. Myślę, że czas wyciągnąć z tego wnioski. Pożarł go również. Właściwie można powiedzieć, że nasi wyborcy wyciągnęli te wnioski ze samego pana Janusza. Jacek, no tak. Zdaje się, że pan Janusz akurat nie jest skłonny do wyciągania wniosków. On powiedział, że ten słaby wynik Konfederacji, zdecydowanie poniżej oczekiwań, to wasza wina. Jak rozumiem, głównie pańska i Sławomira Mentzena. Nikt nie spodziewał się takiego wyniku. No ale jak się ukrywa Grzegorza Brauna i mnie, to takie są skutki. I on wam dawał radę. Trzeba było być jeszcze bardziej antyukraiński. Ja myślę, trzeba gdyby... było mówić, że się powiesi ministra Niedzielskiego i parę takich. Po pierwsze, gdyby pan tekstów. Janusz był ukryty, to mielibyśmy lepszy wynik. Jego komentarze jednak były szeroko obecne i myślę, że nam zaszkodziły na finiszu kampanii. Odstraszyły wielu wyborców zupełnie niepotrzebnie. Po drugie, wydaje mi się, że propozycja przywództwa politycznego w Konfederacji pokazana w tej kampanii przeze mnie i Sławomira Mentzena była dobra i sensowna. Miał ręce i nogi, ułożone było dobrze i wielu wyborców to doceniło. I po trzecie, komentarze o złym wyniku są przedwczesne, no bo w tej chwili, kiedy już znamy ten wynik, wiemy, że będziemy mieli posłów znacznie więcej. Wygląda na to, że no, będziemy mieć samodzielny to znaczy, klub. 18 posłów, a mieliście 12. Tak, czyli przede wszystkim będziemy mieć samodzielny klub. O 50% posłów więcej. Natomiast w liczbach bezwzględnych ciekawe rzeczy się dzieją, jeżeli chodzi o wyborców. To znaczy zyskujemy o 20% wyborców więcej. Proszę Państwa, to jest wielki sukces Konfederacji. 250 tysięcy nowych ludzi pierwszy raz głosuje na Konfederację. Chciałbym im serdecznie podziękować. Trzeba podziękować wszystkim wyborcom. Lewica w tym samym czasie traci pół miliona wyborców. PiS to są rzeczy, które PiS również stracił pół miliona wyborców, wygrywając wybory, z czego się cieszy. Ale właśnie no my rywalizujemy na opozycji. Na opozycji warto to zobaczyć, co się wydarzyło ciekawego, tak? Czyli Konfederacja do przodu, Lewica do tyłu, trzecia droga też do przodu. Ale nie pan zwrócił uwagę, że to były cudowne wybory. To są, proszę Państwa, jesteśmy cudownym, wspaniałym krajem. Po wyborach każda partia wygrała. PiS wygrał, bo wygrał. Platforma wygrała, bo będzie rządzić. Lewica, tak nie powiedzieliśmy, Lewica wygrała, bo będzie rządzić. Konfederacja wygrała, bo dostała więcej głosów. No po prostu nie, wszyscy to jest mali. Mały krok do przodu, natomiast na wieczorze wyborczym u nas nastroje były niewesołe, dlatego że ten wynik jest znacznie poniżej prognoz, które były wcześniej. Wygląda na to, że jesteście największym przegranym. 40, być może nawet 50 mandatach. To ja panu powiem. Patrzyłem na Ibris, na ten Ibris, który dobrze oddał mniej więcej wasz wynik, bo on w ostatnim sondażu dawał wam 8%, macie 7%. 7 z czymś. 7 z czymś dawał wam 8, z 8,2, 8,3 dawał wam. 17 lipca według Ibrisu mieliście ponad 15%, 15,2. Co takiego się stało, że spadliście o połowę, że połowa z tych ludzi jednak zmieniła zdanie, stwierdziła, nie chcemy głosować na Konfederację. Nie ma takiej sytuacji, panie redaktorze. Pojedyncze odczyty sondażowe mogą być nawet o kilka punktów procentowych odchylone powyżej średniej. Ma pan rację. Gdyby to był jeden Ibris, 15, wszyscy wskazywali 6. Szczyt naszej średniej tej koniunktury, można by powiedzieć, był gdzieś w okolicach lipca i to było, z tego co pamiętam, około 12%. Średnio. Zeszło do 7 z kawałkiem, czyli mamy spadek o kilka punktów procentowych. No myślę, że to byli wyborcy centrowi niezdecydowanie, którzy odpłynęli po prostu albo do trzeciej drogi. Tak, ale pytam dlaczego? Albo do Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że niektóre wypowiedzi mogły ich odstraszyć po prostu. I zrobimy przez tą kadencję, w tym składzie, w jakim wchodzimy, wszystko, żeby pokazać, że Konfederacja jest sensowną opcją polityczną. Z Grzegorzem Braunem? I owszem, i że warto na nas głosować i powierzyć nam swoje głosy. Mm. Że będziemy dobrą opozycją wobec powstającego centrolewicowego rządu. Lepszą niż PiS. To się oczywiście okaże, nie w tym sensie, że ktoś to będzie sprawdzał, bo sprawdzać się będą wyłącznie wyborcy. Krzysztof Bosak jest moim gościem, lider Konfederacji. Wiem, patrzę o tym wszystkim i tak się zastanawiam,
Pan mi mówi, że odstraszyły wyborców centrowych dziwne głosy. No może właśnie jest druga strona medalu. Protokół, to znaczy... protokół 1% Janusza Korwin-Mikkego. Każdy wie, co to jest Konfederacja. My powstaliśmy jako partia z konkretnymi postaciami na pokładzie. No ale wiele co, myślę, że właśnie 7% ludzi wie, co to jest Konfederacja. Udało nam się powiększyć bazę wyborczą, co jest pewnym progresem. Natomiast zwróćmy też uwagę, że po tak zwanej prawej stronie powstały nam konkurencyjne listy, które artykułowały w tych wyborach podobne hasła, to znaczy z jednej strony PJJ, który uderzał w konserwatywne... Ale ile on dostał mandatów, znaczy głosów? To nawet nie jest 1%. No, panie redaktorze, jest ponad 1%. No. Jest. To jest około tam 200 tysięcy głosów. Gdyby te 200 tysięcy głosów padło na Konfederację, to byśmy mieli być może tych posłów 30, a nie całe 20. Druga sprawa, bezpartyjni samorządowcy. Proszę sobie zadać pytanie, co to są za samorządowcy, którzy nagle wjeżdżają z hasłem likwidacji podatku dochodowego, na którym samorządy są zawieszone? Ja wiem, tylko to jest jeżeli komedia, pan będzie to zwracał... było po prostu kopiowanie naszych haseł wyborczych. To znaczy mieliśmy tutaj powtórkę z rozrywki. Jak startowałem w wyborach prezydenckich, to nagle wystąpiło jeszcze trzech innych kandydatów z podobnymi hasłami jak ja. I w tym momencie... wszyscy z was zrzynają i dlatego nie dostajecie, wyborcza, nie dostajecie tyle głosów, ile powinniście. To jest taktyka wyborcza, wystawienie podobnych ofert po to, żeby rozbić głos. To wie pan co, no, gratuluję przynajmniej jednego, jedno wiemy, że nie opuszcza pana dobre samopoczucie. Mam wrażenie, że inni są nieco bardziej refleksyjni, bo Sławomir Mentzen powiedział wprost, że to jest, na pewno jest to moja olbrzymia osobista porażka, być może największa w życiu. Myślę, że samopoczucie jest zależne też od tego, kto na co liczył. Ja patrzyłem w sondaże, patrzyłem na kampanię naszej konkurencji, patrzyłem na naszą kampanię. Ale ja pamiętam pana w tym studiu. Wydaje mi się, że dość realistycznie widziałem, jakie mamy możliwości, jakie mamy zasoby. Pamiętam pana w tym studiu ze 3 tygodnie temu. Pan mi mówił wtedy, że my będziemy decydować o tym, kto rządzi. My, Konfederacja. Ja tak mówię. Nie, ja my, tak nie Konfederacja, mówiłem, będziemy, proszę pana, my będziemy decydować. Jestem odległy od takich buńczucznych wypowiedzi. Wszyscy politycy Konfederacji byli pewni jednego. Bez Konfederacji nie będzie rządu, a skoro to my nie chcemy, wyjść, my mamy jedną prostą ambicję, dobrze reprezentować zwykłych Polaków i ich interesy. Przeciwko partiom, które sprzedają te polskie interesy, czy to w sprawach unijnych, czy w sprawach ukraińskich, wszyscy czy w sprawach covidowych, lockdownowych. To dlaczego ci Polacy odwrócili się od was w niedzielę? No nie odwrócili się. Mamy setki tysięcy nowych wyborców. Połowa z tych, którzy na was chcieli głosować, na was nie głosowali, a mamy najwyższe poparcie wśród młodych wyborców. Wyborców płci męskiej. Wielu wyborców zagłosowało na nas po raz pierwszy w życiu i za to zaufanie im dziękuję i my ich nie zawiedziemy. I myślę, że w przyszłych eurowyborach może być bardzo ciekawie, bo PiS, który już nie rządzi, który nie ma tej swojej propagandy całej i PiS, który był skrajnie oportunistyczny w Unii Europejskiej, wbrew temu, co media kreują, nie jest dobrą ofertą dla prawicowego wyborcy, żeby go wysłać do Parlamentu Europejskiego. Już wkrótce się przekonamy. RMF24, Interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. No dobrze, a propos PiS. Platforma zapowiada, że jak tylko przejmie władzę, to w ciągu jednego dnia właściwie spróbuje dokonać zmiany. Nie spróbuje. Oni dokonają zmiany w telewizji. Tak przynajmniej mówił Donald Tusk. Potrzebują na to jednego dnia. No gdyby chcieli zrobić to zgodnie z ustawą, to potrzebowaliby więcej głosów, także waszych głosów do odrzucenia prezydenckiego weta. Co prawda i tak to nie wystarcza, no ale może liczą na to, że część posłów to PiS-u nie przyjdzie głosować. No dobrze, ale pytanie jest do was. Czy wy pomożecie Platformie w dokonaniu takiej zmiany, w przejęciu mediów publicznych? My zapowiedzieliśmy, że nie wejdziemy w koalicję ani z PiS-em, ani z Platformą. Słowa to trzymamy. Natomiast jeżeli chodzi o głosowanie w Sejmie nad konkretnymi projektami, będziemy głosować zgodnie z interesem publicznym, z interesem Polaków. I będzie interes w tej sprawie? W interesie Polaków jest to, żeby media publiczne stały się publicznymi. Jeżeli będziemy mieć projekt ustawy, który to gwarantuje, to go poprzemy. A jeżeli będziemy mieli projekt o przejęciu partyjnym mediów przez inną partię, to pewnie nie poprzemy. Wie pan, jak jestem dziennikarzem już dobrych parę lat... Trzeba wejść w detale. Zobaczymy, co tam będzie. Wie pan, jak ja jestem dziennikarzem już dobrych parę lat, to jeszcze nie spotkałem partii, która by szła do władzy i mówiła, my teraz przejmiemy media publiczne po to, żeby były nasze. Wszyscy chcą je oddać ludziom, oddać społeczeństwu, oddać narodowi. A kończy się na tym, że jest jak było, tylko jeszcze tak się na szczęście składa, że my w Sejmie nie głosujemy intencji ani zapowiedzi polityków, tylko głosujemy ustawy. I z naszą metodą patrzenia, co jest w ustawach, a nie co kto mówi, kilka razy uniknęliśmy bardzo poważnych błędów w odróżnieniu od pozostałych partii, które głosowały po prostu za bardzo złej jakości, szkodliwymi przepisami.
Czyli najpierw zobaczycie, przeczytacie ustawy i jak się okaże, że tam dostaniecie coś z tego również wy, to będziecie głosować za przyjęciem mediów. Tak, to jeżeli widzę. Będzie tam zagwarantowany jakkolwiek pluralizm, to będziemy to rozważać. Jeżeli nie będzie, to żeby, no, żeby można zagwarantować pluralizm. Natomiast z pewnością te kadry propagandowe pisowskie trzeba odsunąć i jeżeli byłaby szansa odsunąć propagandowe pisowskie kadry na rzecz normalnych dziennikarzy, to ja myślę, że będziemy to a bardzo poważnie. A kto to jest normalny dziennikarz? No, na przykład ten, kto nie wysługiwał się propagandowo przez ostatnie kilka lat rządowi. A kto będzie decydował o tym, kto się wysługiwał, a kto nie? Myślę, że każdy z nas ma swoje oczy i uszy i obserwuje, co no, się dzieje w sferze opiniotwórczej. Ale jak pan wie, ludzie mają też różne poglądy, bo inaczej rządzi głosowaliby na jedną partię. Panie redaktorze, myślę, że byłoby niezręcznie, gdybym ja w tej chwili z panem jako z dziennikarzem wdawał się w recenzowanie pan, ale innych dziennikarzy. Ale to pan zaczął o tym, że pan powiedział o tym, że dziennikarzy, którzy się wdawali w propagandę, będziemy odsuwać od mikrofonów. No, skoro pan mówi, no to ja pytam, kto będzie decydował o tym, który dziennikarz jest sprzedajny, a który jest niezależny. Ja nie mam pojęcia, jak oni chcą to skonstruować. To, co Tusk zapowiedział, to brzmi jak rządzenie dekretami, tak? Zobaczymy, jak on w ogóle chce to zrobić. Czy chce działać ze złamaniem obecnie obowiązujących ustaw? No, ciekaw jestem, co oni tam wymyślą. No, mogą później nie publikować wyroków Trybunału Konstytucyjnego, to już no, może zechcą się po prostu dogadywać z prezydentem, żeby nie było weta. To byłoby chyba najrozsądniejsze. Prezydent nie był zbyt zadowolony z sytuacji w TVP, nawet próbował ją zmienić, ale niestety PiS, że tak powiem, przytarł nosa prezydentowi. To prawda, tak było właśnie, no, tylko myśli pan, że Platforma po to będzie odzyskiwała telewizję, żeby prezydent również miał tam swoje miejsce? Nie mam, panie redaktorze, pomysłu, jaki oni mają na to pomysł. A jaki wy mielibyście? No skoro już jesteśmy przy tym, no, rozszerzają się w tej sprawie dwie koncepcje. Jedna to jest taka, żeby TVP w obecnej formie po prostu zlikwidować, bo jest to instytucja niewydolna i naprawialna i to jest pomysł bardziej środowiska konserwatywno-liberalnego, a drugi pomysł, bardziej moje środowisko prezentuje, jest taki, żeby spróbować zrobić normalne media publiczne i pewien pluralizm i oprzeć to o dziennikarzy. Uważam, że da się to zrobić tylko poprzez decentralizację redakcyjną w TVP. To znaczy tam jest w tej chwili jeden sternik, niezależnie czy on się nazywa szef Taju, czy jakiś inny czy prezes, to po prostu jest jeden zarządca propagandy. Natomiast, żeby był pluralizm, potrzebne są zespoły. Kilku zarządców propagandy. Potrzebne jest tak, żeby każdy program miał swój zespół dziennikarski, który ma autonomię. I to trzeba zagwarantować. Plus trzeba zagwarantować pluralizm przy pokazywaniu wszystkich opcji. No to już kończąc rozmowę o mediach. Mamy w tej chwili do ustawy wpisaną debatę i proszę bardzo, debata jest w magiczny sposób. Gdyby wpisać, że we wszystkich programach mają być różne partie, to by były. Tylko tego nikomu na tym nie zależy. To jest właśnie problem. W czasach, kiedy Włochami rządziły socjaldemokracja i chadecy, zmieniając się co chwila i w zasadzie obie partie na usługach mafii. Tak właśnie było, że telewizja RAI i radio RAI było podzielone po programie. Jedna partia ma to, druga to, trzecia tamto i już. Jeśli chcecie tego samego, no to... Ja nie mówiłem o podziale pomiędzy partie, tylko pomiędzy zespoły dziennikarskie. No, zespoły dziennikarskie. Dziennikarze się też czasem różnią między sobą sympatiami, ale przede wszystkim zacieranie granicy między dziennikarzami i politykami nie wychodzi na dobra ani jednym, ani panie drugim. Panie pośle, ludzie są... Wbrew temu, co się panie wydaje. Panie pośle, wyborcy są głupi i niewdzięczni? Nie powiedziałbym w ten sposób. A dobro mi wstrzaśniesz i owszem. No ja rozumiem, że gdyby wynik nasz był w okolicach 10%, no ale ludzie nie pamiętają, co się działo przez ostatnie 4 lata. Nie pamiętacie, jak PiS wam kazał w maskach chodzić po dworze? A dlaczego taki słaby no wynik? No to nawet mniej ładnie powiedział. No ja wybieram grzeczne cytaty. No gorycz przebija przez to wypowiedź Dobromira i myślę, że wiele osób tę gorycz czuje, w tym sensie, że wyborcy z różnych ograniczeń praw obywatelskich, jakich doznali w trakcie pandemii, nie wyciągnęli wniosków i tych partii, które zmarnotrawiły... Anna Maria Sierkowska, którą przyciągnęliście na swoje listy z PiS-u, pieniądze nie weszła do Sejmu. I co więcej, miała słabszy wynik niż Dobromir, zdaje się, na liście. No tak... Tak głosują wyborcy. A ona była pierwszą antysanitarystką, jak się sama określała. I jedną z kilku wyrazistych tych sprawozdań w Sejmie. Pozostaje wyciągnąć z tego wnioski. Widać po prostu tego typu ograniczenia dla dużej części wyborców są zwyczajnie akceptowane. No, ale no właśnie. Widocznie większości to nie przeszkadzało. Pytam o to, dlatego że no jeśli. Szkoda tylko tych przedsiębiorstw, które zostały zniszczone przez te lockdowny. Jeśli tych ludzie, lokali pozamykanych. Jeśli mówi się ludziom, że ludzie są głupi, bo na nas nie głosują, to nie jestem przekonany, czy to jest najlepszy pomysł na zdobycie szerszego poparcia. Są też inne partie niż my, które nie uczestniczyły w tym łamaniu praw. I uważam, że. Ja jako wyborca nigdy nie poparłbym partii, która próbuje mi zabrać.
prawa, które mam. A nie ma pan takiego poczucia, że popełniliście jednak poważne błędy w kampanii, a właściwie jeszcze przed kampanią, w przygotowaniu partii do kampanii, w przygotowaniu list wyborczych na przykład? Z pewnością parę rzeczy można było zrobić lepiej. Będziemy o tym dyskutować i wyciągać wnioski. No bo patrz, niech pan spojrzy. Sam pan powiedział, że to jest symboliczne, że to pańska żona zdobywa mandat, kobieta, a nie... Symboliczne, że kobieta, a nie, że moja żona, to powiedziałem. Tak, to prawda. I nie mandat, tylko lepszy wynik. Czy mandat, to się zaraz to się okaże. Czekamy ciągle na pełne wyniki. Rozumiem, trzyma pan kciuki, całkowicie słusznie. Tak, no w każdym razie deklasuje Janusza Korwin-Mikkego. Zdobywa ponad dwa razy więcej głosów. Coś się kończy, coś się zaczyna. No to jest żywa legenda środowiska wolnościowego. 40 lat pracy na rzecz pewnych poglądów antysocjalistycznych, antylewicowych. Tak? No tak, ale wychowanie całych pokoleń w duchu niepoprawności politycznej. Ale jeśli to koniec Janusza Korwin-Mikkego, bo ja nie wiem, czy ten... Znaczy nie, ja myślę, że koniec. Nie, bo to jest człowiek nie do zdarcia, ale może no to, tak koniec w Sejmie. No to koniec w Sejmie Janusza Korwin-Mikkego przychodzi z takimi tekstami, które wie pan, no, my już znaliśmy i myśleliśmy, że się Korwin odzwyczaił od wysyłania, nie wiem, zamykania niepełnosprawnych w domu, od wyśmiewania się. Wszyscy, którzy go znają, wiedzą, że on sobie nie odpuści. My z kolei myśleliśmy, że wyborcom już to nie robi różnicy i że cenią Korwina za obronę wolności gospodarczej, a nie za jego drobne i mniejsze, większe prowokacje. Nie wiem, czy drobne. Grzegorz Braun. Nie, no drobne, bo to są tylko słowa, Grzegorz to nie Braun ma wpływu na rzeczywistość polityczną. Zdobył bardzo dobry wynik na Podkarpaciu i będzie jedną z twarzy. Demonizowany przez media, nie zapraszany do wywiadów, a jednak, proszę bardzo, jaka niespodzianka, no, nie bardzo człowiek, dobry wynik. Bardzo dobry wynik. Człowiek, który groził, że zamorduje ministra Niedzielskiego. Nieprawda. Nie, no on powiedział, że nie. Użył środku wyrazu retorycznego wskazującego, no tak, na to, że trzeba ukarać za nieprawości nie, i nadużycia. Ale a pan pamięta dokładny cytat? Pamiętam. Będzie pan wisiał. Będziesz. Będziesz. Jakby ja bym zaprosił pańską żonę, bo bardzo chciałbym pańską żonę tu zaprosić, jeśli zdobędzie mandat, i powiedział, będziesz wisiała, to jakby pan jako mężczyzna zareagował? Ja nie odpowiadam na pytania o swoją rodzinę. Będziesz wisiał, bosaku. I to gdybym mówię rządząc, zupełnie poważnie. Gdybym rządząc dopuścił się bardzo dużych nieprawości i ktoś by mi tak powiedział, to powiem szczerze, też bym to odebrał jako retorykę. Czyli jakby ktoś panu chciał powiedzieć, będziesz wisiał, to się pan nie obrazi. Żyjemy w państwie demokratycznym i tutaj rozliczenie jest albo poprzez odsunięcie od władzy, albo poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności za niegospodarność, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, i tak trzeba rozliczyć Niedzielskiego za wszystkiego nieprawości. Pytanie osobiste jest takie, kiedy pan odeśpi wybory? No myślę, że jeszcze kilka dni, bo teraz jeszcze cały czas śledzimy wyniki PKW. A pan zresztą nie może odespać wyborów, przecież pan ma małe dzieci. Ludzie, którzy mają małe dzieci, nie śpią. Dwójka, a zaraz będzie trzecie. No właśnie, kiedy trzecie, jeśli można spytać? Listopad. W listopadzie. Proszę państwa, będzie więcej bosaków, więcej Polaków, cieszmy się, więcej Polaków, 800+ idzie, więc to prawda. Współczynnik zastępowalności pokoleń spełniony przy trójce. Tak, 800+, którego pan... Nie popieram. Nie popiera. Nie popierałem rozszerzenia 500+ do 800+. Ale przytuli pan. No, nie wiem, czy ZUS odnotowuje poparcie w przypadku polityków, czy brak poparcia. Przekonamy się, zobaczymy. Nie, właśnie wy będziecie dostawali stare 500. Och, to jeżeli tam siedzą bystrzy ludzie i słuchają naszej rozmowy, to kto wie. Krzysztof Bosak w ogóle nie chce, proszę państwa, proszę przyznać mnie na adres redakcji. Bardzo państwu dziękuję, pan również, kłaniam się bardzo. Do widzenia. Dziękuję.